Halleluja! Chwała Bogu Wszechmogącemu i Panu Jezusowi Chrystusowi. Witajcie. Wczoraj, jak szedłem po ulicy, przyszedł mi taki werset z listu do Rzymian. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Ja jestem powołany. Kiedyś tego nie wiedziałem, ale teraz już wiem. Duch Święty mnie o tym przekonał. Ale moje wcześniejsze życie nie miało nic wspólnego z Duchem Świętym. Uważałem siebie za ateistę, racjonalistę. Postępowałem racjonalnie, uważałem, że jestem wolny. Niewiele to miało wspólnego z wolnością, bo każdy dzień był naznaczony niepewnością i strachem. Niepewnością i strachem, które próbowałem przepędzić alkoholem. Przepędzałem tak przez 20 lat prawie. Aż do momentu, w którym postanowiłem zakończyć to wszystko i popełnić samobójstwo. Jakkolwiek próbowałem, w którą stronę się nie zwróciłem, czy do ludzi, czy gdziekolwiek, próbowałem coś czytać, wzorować się na kimś, to nic nie pomagało. Ja nie widziałem żadnego światełka w tunelu, co więcej, ja nie widziałem nawet tunelu. W ostatniej chwili, teraz już wiem i teraz mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem z głębi serca, że to Bóg uratował mnie przed tym, przed popełnieniem samobójstwa. Bo ja już się przyszykowałem do tego. Przyszykowałem narzędzia, przyszykowałem wszystko, ale zasnąłem. Zasnąłem, obudziłem się i ostatkiem sił doczołgałem się na detoks w szpitalu. Ostatecznie trafiłem na terapię zamkniętą, na której spotkałem osobę, która zaczęła mi głosić dobrą nowinę, głosić Ewangelię. Zaczęła mi mówić o Bogu. Mnie, tak zwanemu ateiście, racjonaliście, zaczęła mówić o Bogu. Zostawiła mi ta osoba Pismo Święte, żeby mógł sobie spokojnie poczytać i mówiła. I zostało to we mnie zasiane, słowo zostało we mnie zasiane. Zacząłem czytać i przeczytałem, że Bóg tak umiłował świat, a w tym mnie, że Syna swojego jednorodzonego dał po to, żebym nie zginął, ale miał żywot wieczny. Zacząłem czytać coraz więcej, pochłaniać Słowo i pomodliłem się. Pomodliłem się w pewnym momencie, przyjąłem Pana Jezusa, pomodliłem się o to, żeby On został moim Panem. Przyjąłem Go do swojego serca. A później pomodliłem się o uwolnienie. O uwolnienie od alkoholu, który spożywałem, który piłem, którym się upijałem przez ponad 20 lat. I od tamtej pory nawet nie przyszła mi przez głowę myśl o tym, żeby się napić alkoholu. Nie potrzebuję tego, jestem całkowicie wolny. Teraz w Panu Jezusie Chrystusie czuję i wiem, że jestem całkowicie wolny. Wiem, że Pan Jezus przyszedł na ziemię po to, abym ja miał życie i miał je w obfitości. On zmarł za mnie, On zmartwychwstał i zasiada teraz po prawicy Boga. Jego krew, Jego święta krew przykryła i zmyła wszelkie moje grzechy. W tym momencie ja jestem wybranym, ja jestem świętym, ja jestem tym, którego Bóg wybrał. I za to Bogu Wszechmogącemu dziękuję. Dziękuję Mu za to, że nie ma już w moim życiu strachu, nie ma niepewności. Otrzymałem ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I za to wszystko jestem, Panie Boże, Ci wdzięczny. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. A jeżeli Wy macie jakieś problemy, ktoś z Was ma problem z uzależnieniem, z alkoholem, jakiekolwiek inne problemy, dręczy Was coś, depresja, jakiekolwiek inne problemy psychiczne, podejdźcie do nas, stoimy tutaj, będziemy świadczyli o tym, co Pan Bóg uczynił w naszym życiu i będziemy się z Wami i za Was modlili. Błogosławię Was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.